Weronika Jaworska, witam i zapraszam na wtorkowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Wrzesień w Teatrze imienia Juliusza Osterwy rozpoczyna się ciekawą premierą. Na pełnych obrotach to opowieść o znanym i doświadczonym gospodarzu popularnego talk show. Patryk Sumner za wszelką cenę pragnie pokazać się z najlepszej strony swojemu szefowi. Warto zobaczyć zakulisowy świat show biznesu. Na szóste piętrze nie lubimy intryg i oszustw. Kto intryguje i oszukuje, nie zasługuje na 5 wieczorów. Na pełnych obrotach jest rzeczywiście na pełnych i na obrotach. Bardzo trudno opowiedzieć, o czym jest ten spektakl w kilku zdaniach, ponieważ tam dzieje się tak wiele, jest tak wiele komplikacji, tak wiele qui pro quo, że no po prostu nie da się tego opowiedzieć. Nie słyszałeś, jak stuka? A to byłaś ty, Jezu, ja myślałem, że to była jakaś sroka. Oczywiście. Wiadomo, o miłości, o sytuacjach damsko-męskich, o nieporozumieniach z tym związanych i o takich archetypicznych ludzkich oszustwach, o tym, co mówimy, kim chcemy być, kim pragniemy być, kim naprawdę jesteśmy, co robimy, a czego nie robimy. I wszystko to w salwach śpiechu, bo to, muszę powiedzieć, świetnie napisana komedia, świetnie zagrana przez gorzowskich aktorów, więc można zagwarantować publiczności ponad 2 godziny takiego frenetycznego, oczyszczającego śmiechu, bardzo często z sytuacji, które tak naprawdę na co dzień spotykają nas w życiu i pewnie jak to zwykle bywa w wypadku takich sztuk, scena stanie się lustrem, w którym będziemy mogli się tym razem naprawdę z ogromnym śmiechem wzajemnie przejrzeć. Słuchaj, a tam w Szkocji nie było żadnych ksiutów, co? W tym spektaklu gram Patryka Sumnera, jest to główna postać, jest to gwiazda telewizyjna, który ma swój własny program. Człowiek troszeczkę w sobie zadufany, zakochany w sobie. No i na swojej drodze w tym spektaklu spotyka różne niesamowite historie. Jest to niesamowita komedia pomyłek, niesamowite zwroty akcji. No myślę, że właśnie w tym jest największa siła. To jest bardzo trudny spektakl, szczególnie fizycznie. Jest, wiadomo, bardzo szybkie dialogi, bardzo wartko trzeba podawać tekst. Nie, no, pracowało się bardzo fajnie. Pan reżyser Tomek Dudkiewicz dawał nam fajne uwagi. Praca była przyjemna, mimo tego, że bardzo, bardzo intensywna. No i schodziliśmy zlani potem z prób równo. Szybko mi poszło, prawda? No, nie zdążyłem zatęsknić. No więc wynosz mi się stąd, Mikusie! Gram Jenny, która jest ogromną fanką głównego bohatera. Jak sama nazwa spektaklu wskazuje, było ogromne tempo przy pracy. Trzeba było nadążać nad rytmem, który reżyser od nas, którego oczekiwał od nas. Trzeba wszystko robić w tempie, trzeba być bardzo czułym na partnera, trzeba współpracować, trzeba znać tekst na blachę, ale tak na blachę, że obudzonym w środku nocy po prostu recytuje się niczym pacierz. I co? I trzeba było często powstrzymać gotowanie się wewnętrzne, czyli żeby po prostu nie wchodzić w ten klimat, który przekazujemy widzowi, tylko na serio grać nasze sprawy, które mamy do załatwienia, bo każda z naszych postaci ma jakiś swój cel i to nie jest, to dla nas to nie jest śmieszne. Muzeum Lubuskie włącza się w obchody 6. Gorzowskiego Tygodnia Seniora. Od 5 do 8 września na najstarszych mieszkańców Gorzowa czeka wiele bezpłatnych atrakcji. Będzie to między innymi zwiedzanie, maraton filmowy, prezentacja cennych monet czy podziwianie grodu Santok z przewodnikiem. Gorzowski Tydzień Seniora. I tutaj Muzeum Lubuskie bardzo gorąco zaprasza seniorów do korzystania z naszej oferty. Ona będzie nieodpłatna i oprócz nieodpłatnego oprowadzania również z przewodnikiem po naszych ekspozycjach będzie można też skorzystać z takich wyjątkowych atrakcji. Zaprosiliśmy do współpracy Automobil Klub Gorzowski. Będą zabytkowe pojazdy na przykład, ale też spotkanie z aktywną seniorką. W Spichlerzu też będzie zacnie, będzie historycznie, będzie numizmatycznie. Więc tydzień należy do naszych cudownych gorzowskich seniorów, którzy myślę, że bardzo lubią nasze muzeum i na pewno będziemy mogli tutaj gościć ich w bardzo, bardzo dużej liczbie. Również Santok otwiera się na seniorów, Muzeum Grodu Santok. 13 września
w ramach gorzowskich konwersatoriów muzealnych bardzo wyjątkowy wykład cudownego, wspaniałego gorzowianina, pana Ryszarda Bronisza, który opowie o Renecie Landsberskiej. To też jest bardzo ciekawy temat, ciekawy wątek i myślę, że zgromadzi mnóstwo zainteresowanych. W nowym roku szkolnym zespół szkół nr 14 w Gorzowie wprowadził innowacyjne rozwiązania dbające o zdrowie uczniów i nauczycieli. Szkoła stała się pierwszą w Polsce placówką, która korzysta z systemu oczyszczania powietrza światłem UVC, eliminującego wirusy i bakterie. Specjalne urządzenia zamontowano w salach i w korytarzach. Mają nie tylko poprawić jakość powietrza, ale także zapewnić bezpieczniejsze i bardziej higieniczne środowisko nauki dla dzieci i pracowników placówki. Rozpoczęliśmy dzisiaj nowy rok szkolny 23-24. Bardzo się cieszę, że udało nam się zrobić trochę remontów, trochę naszą szkołę upiększyć. Tak naprawdę dzięki pieniądzom z miasta udało nam się pozyskać 3 dodatkowe pomieszczenia, kapitalnie wyremontowane. Tak naprawdę zbiliśmy wszystko do gołych tynków i zaczęliśmy robić elektrykę, klimatyzację, nowe oświetlenie, wszystko tak, żeby to już był XXI wiek. Wiadomo jest rzeczą, że nasi uczniowie oprócz swoich niepełnosprawności intelektualnych bardzo często mają schorzenia dodatkowe, bardzo często chorują, bardzo często łapią różnego rodzaju choroby i tak naprawdę mam nadzieję, że uda nam się, i nie tylko wśród uczniów, uda nam się wyeliminować również wśród nauczycieli trochę chorób. Bardzo się cieszę, że Worel Polska nam zaufało i przekazało nam sprzęt pokaźnej wartości, który tak naprawdę ma za zadanie eliminować wirusów, bakterii i wszystkich innych rzeczy, istot, których tak naprawdę nie widzimy, a jednak są. Tak naprawdę mogę naprawdę z dumą powiedzieć, po pierwsze bardzo serdecznie dziękuję prezesowi za zaufanie, a po drugie to chyba jesteśmy pierwszą szkołą w Polsce, która jest tak bezpieczna pod względem powietrza. Dlaczego ta szkoła? Bo ta szkoła jest taka, ma wymiar taki troszkę inny. Szkoła jest specjalną szkołą. Technologia, proszę Państwa, my jesteśmy producentem urządzeń do dekontaminacji, sterylizacji, bardzo ważne, i oczyszczania powietrza. Mamy około 10 różnych jednostek. Wdrożeń mamy ponad 100 w całej Europie. Prawda? W Polsce też jesteśmy, ale w oświacie tutaj jesteśmy pierwszy raz. Technologia polega na... To jest technologia świetlna, na światło UVC. Prawda? Oczyszczamy powietrze, dekontaminujemy światłem UVC. Nie robimy tego filtrami, tylko światłem, prawda? I powietrze, które przepływa przez nasze urządzenie, jest dekontaminowane. Oczyszczane przez światło wirusy, bakterie, różnego rodzaju aerozole są osuszane i powietrze wypływa już 100% czyste, sterylne. Mamy badania, ponad 20 badań na całym świecie przeprowadziliśmy. Nasza firma zrobiła i w Niemczech, i w Polsce z największymi uniwersytetami światowymi. Pracujemy cały czas i kontynuujemy naszą współpracę dalej. Jednym z najważniejszych elementów w dzisiejszej szkole to jest dbanie o bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo zdrowotne naszych uczniów. Dlatego też cieszę się, że udało się skojarzyć właśnie współpracę między firmą, która zajmuje się nowoczesnymi technologiami, Stowarzyszeniem Gorzowskim i szkołą. Mam nadzieję, że właśnie bezpieczeństwo zdrowotne uczniów tutaj na Mościckiego będzie jeszcze większe, bo zdrowe powietrze i urządzenia, które w tym momencie o to zadbają, a jednocześnie będą niszczyć różnego rodzaju patogeny, przyczynią się do tego, że uczniowie będą mieli lepszy komfort pracy i po prostu będą mniej chorować. Będziemy cały czas walczyć o kolejne inwestycje dla tego zespołu szkół. Ja tylko przypomnę, że dzięki naszym staraniom powstała winda dla dzieci niepełnosprawnych, plac zabaw. Otworzyliśmy również siłownię, którą możemy się pochwalić na tle całego województwa. A teraz walczymy bardzo mocno o zrobienie elewacji i oświetlenia. Z okazji premiery książki pod tytułem Pożegnanie dobrej zmiany obywatele Gorzów 66400 zapraszają na kolejne spotkanie z mecenasem Jackiem Dibyła. Rozmowa odbędzie się 7 września w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie o godzinie 18. Spotkanie jest otwarte. Zapraszam na spotkanie z panem mecenasem Jackiem Dibyła. Tym razem w związku z publikacją książki Pożegnanie dobrej zmiany. Nazwisko mecenasa Dibyła, zarówno ojca, jak i syna, pamiętają najstarsi działacze opozycji demokratycznej, ponieważ nazwisko to się związało z dążeniem Polski do demokracji. Nie inaczej jest także teraz. Pan Jacek Dibyła, który jeszcze niedawno napisał książkę o tym,
o czym marzy adwokat zasypiając, teraz te swoje marzenia przekłada na bardziej realistyczny pomysł pożegnania dobrej zmiany. Właśnie trwają dramatyczne momenty odkrywania składu list do parlamentu, list pisowskich, bo te wszystkie inne są już znane. I tam dopiero będą niespodzianki, które niejednego człowieka doprowadzą do zawału, uwaga, oddziały kardiologiczne. Porozmawiamy sobie o tych marzeniach i o tych nadziejach i o tych strachach, lękach, przerażeniach i o tych następstwach, które mogą być rezultatem pożegnania dobrej zmiany. Zapraszam Państwa w czwartek, 7 września o godzinie 18:00, jak zwykle, do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie mam nadzieję wypełnią Państwo szczelnie całą salę. Myślę, że spotkanie będzie na tyle ciekawe, że być może tą zapowiedzią, może nie tyle zmusi, ale zachęci Państwa, którzy nie tylko są zwolennikami zakończenia dobrej zmiany, ale ich także trwania dobrej zmiany, żeby na ten temat porozmawiać z autorem książek, które ostatnio z dość dużą częstotliwością pojawiają się na rynku czytelniczym. Jak podaje gorzowskie.pl, funkcjonariusze gorzowskiej drogówki realizowali w czwartek 31 sierpnia kontrole drogowe na alejach 11 listopada. Kiedy zbliżali się do końca kontroli, przy radiowozie zatrzymał się inny pojazd, z którego wybiegł mocno zdenerwowany kierowca. Roztrzęsiony przekazał, że w samochodzie ma 1,5-rocznego syna, którego urządlił szerszeń. Mężczyzna próbował uspokoić dziecko, które mocno płakało, ale chłopiec zrobił się blady. Ojciec mocno się przestraszył, że syn jest uczulony i zdecydował, że musi natychmiast pojechać do szpitala. Posterunkowa Monika Zięcina i posterunkowy Filip Dubicki od razu przystąpili do działania. Polecili, by kierowca z synem jechał za radiowozem. Funkcjonariusze poinformowali o sytuacji dyżurnego, włączyli sygnały i ruszyli. Mieli do pokonania niemal całe miasto. Płynnie przejeżdżali przez kolejne skrzyżowania i mijali samochody. Dzięki temu mężczyzna szybko i bezpiecznie znalazł się w szpitalu. Na szczęście historia zakończyła się szczęśliwie i po podaniu leków dziecko mogło wrócić do domu. Dziękuję za uwagę. Na następne informacje Telewizji Gorzów zapraszam już jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.